Szanowni Państwo, przed Państwem za chwileczkę pan Jerzy Osypiuk, też z Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, ale już temat no inny, bo dzisiaj o cmentarzach mówiliśmy bardzo mało. Około genealogiczne oczywiście. Zapraszamy. Cmentarze holenderskie czekają na ratunek. Pan będzie się tutaj instalował, a ja w tym czasie króciutki komunikat. Już bardzo blisko zbliża się pora obiadowa i te osoby, które będą jadły tutaj na zamku, proszę zabrać ze sobą krzesełka, dobrze? A pana już zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tak jak wspomniałem, jest to temat około genealogiczny, ale każdy z Państwa, każdy genealog odwiedza cmentarze, więc jest to dla Was temat bliski. Wielu z Państwa wyrusza daleko za polską granicę, aby odwiedzić cmentarze, na których spoczywają Wasi przodkowie. Często jesteście Państwo zbulwersowani sytuacją, kiedy spotykacie zarośnięte groby. Szczęśliwi jesteście, że je znajdujecie. Ale podobna sprawa, z którą mamy do czynienia w mojej okolicy, gdzie mieszkam. A mam przyjemność mieszkać w Nekli, w powiecie wrzesińskim, niedaleko Poznania. Jest to mała miejscowość, 4000, gmina 6500 mieszkańców. Wiemy o tym, że w każdej kulturze cmentarz jest czymś szczególnym. Natomiast w każdej religii cmentarz jest miejscem świętym. I skąd zainteresowanie cmentarzami i porządkowaniem tych cmentarzy? Otóż Wielkopolska w XVIII wieku przeżywała intensywny rozwój osadnictwa holenderskiego, zapoczątkowanego na Żuławach Wiślanych w XVI wieku. Poznań i najbliższa okolica znana jest z tego, że tam przybywali Bambrzy z Bambergu, a więc ludność narodowości niemieckiej, która bardzo szybko się zasymilowała z mieszkańcami, ponieważ byli katolikami. Natomiast w naszych stronach mamy do czynienia z osadnikami niemieckimi. Ja się nie będę tutaj zagłębiał w historię osadnictwa holenderskiego, bo nie ma na to czasu, ale te cmentarze, które są w naszej okolicy, pozostawały bez opieki swoich współwyznawców religijnych, ponieważ ostatni ewangelicy, którzy mieszkali w tych okolicach, wyjechali w roku 1945, kiedy musieli opuścić te tereny, gdy wkraczała Armia Czerwona. Stan cmentarzy w Wielkopolsce naprawdę jest opłakany. Ja chciałbym tutaj Państwu pokazać, jak wyglądają cmentarze w Wielkopolsce, ponieważ sporo podróżuję po Wielkopolsce. Starałem się sfotografować miejsca, bo większość tych cmentarzy, właściwie wszystkie na obszarach wiejskich, to są cmentarze holenderskie, zarośnięte. Na tych cmentarzach były krzyże żeliwne, te, które Państwo widzieliście przed chwilą, zniknęły z tego cmentarza. Ogrodzenia kwater grobowych, właśnie, tych krzyży już nie ma. Z kwater grobowych wyrastają potężne drzewa. Niektóre kwatery grobowe służą jako kompostownik w pobliżu gospodarstwa. To są przykłady różnych cmentarzy, które można spotkać w Wielkopolsce. Warto zadać sobie pytanie, jak wyglądają takie cmentarze również w Państwa okolicy. Postaram się, żeby nie zabierać tutaj dużo czasu, jak najszybciej pokazać te różne obrazki. Piękne elementy architektury cmentarnej w miastach, na przykład w Środzie Wielkopolskiej, resztki z tego cmentarza zostały ułożone pod murem. W tej chwili postawiono tam fajną tablicę upamiętniającą ten cmentarz. Ale to nastąpiło w ostatnich latach. Wszystkie te cmentarze wyglądają bardzo podobnie. Zachowało się na nich niewiele nagrobków, ponieważ raz odreagowanie powojenne,
Druga sprawa, no, lekceważenie tego. Niemcy źle się kojarzyli na tym terenie. To jest bardzo przykre, ale świadomość tych ludzi mieszkających nie była najwyższa. I właśnie zadałem sobie, właściwie można, oglądając te zdjęcia, zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście musimy ogłosić podzwonne dla tych cmentarzy ewangelickich? Podzwonne według słownika to jest wspomnienie czegoś, co bezpowrotnie minęło, tak jak dzwony dzwonią na pogrzebie, kiedy drugi raz nie możemy się spotkać z naszym bliskim zmarłym. Hołd pamięci, wspomnienie o czymś, co minęło. I właśnie to pytanie zadałem sobie w roku 2004, a skłoniła do tego korespondencja z przedstawicielami rodziny Maćkowiaków z Australii. Pierwszy kontakt z Darrellem i Helen Maćkowiakami miał miejsce w 1993 roku, kiedy trafili do naszego domu, szukając osoby, która mogła im coś powiedzieć o historii. Oczywiście ja tej historii wiele powiedzieć nie mogłem w tamtym czasie, bo nie znałem historii tych ludzi, którzy byli ewangelikami, a mieszkali w okolicznych miejscowościach. Podczas tamtego spotkania otrzymałem książkę Historia rodziny Maćkowiaków, w której znalazłem na mapie, na jednej z map, Nekle zaznaczoną większą kropką niż Warszawa. To świadczy o tym, że to miejsce dla nich jest naprawdę szczególne. Wysłałem tej rodzinie po wielu latach, w 2004 roku, mapy. Otrzymałem podziękowanie i wraz z tym podziękowaniem było zawarte pytanie. Jak dzisiaj wyglądają wzgórza cmentarne w waszej okolicy? I to pytanie nie dawało mi spokoju. Ludzie z końca świata przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć miejsca spoczynku swoich przodków, a co my im możemy pokazać? Chwasty, zarośla, dżungle nie do przebycia, no i resztki nagrobków. To dobrze, jeśli ktoś zidentyfikuje miejsce, gdzie jest ten cmentarz. Okazja nadarzyła się, gdy właściwie też było w kościele, kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, episkopat, był czytany list episkopatu i postawiona była tam taka teza, pytanie, co my Polacy możemy wnieść do Zjednoczonej Europy. No i wtedy no przyszła taka spontaniczna i prosta odpowiedź. Chociażby uporządkować te cmentarze ewangelickie i więcej nie wstydzić się za ich stan przed ludźmi, którzy przyjeżdżają z daleka. Dlaczego Australia? Może poproszę o to. Nie. Plik emigracja do Australii. Bo tutaj trzeba taką krótką, o właśnie. Proszę Państwa, Olendrzy w okolice Nekli przybyli w roku 1749, a więc na 44 lata przed drugim rozbiorem Polski. To był okres staropolski. Mieszkali tutaj prawie 100 lat, ponieważ byli staroluteranami, doznawali przykrości ze strony władz pruskich, które objęły te tereny swoją administracją w roku 1793. Dochodziło do konfliktów między administracją a staroluteranami, którzy nie chcieli się podporządkować władzom kościoła unijnego i na tym tle dochodziło właśnie do konfliktów z administracją kościoła unijnego. Drugi powód była tego typu historia, że z takiej miejscowości Klęcz, niedaleko Zielonej Góry, niedaleko Sulechowa, w roku 1838 wyemigrowała do Australii pierwsza grupa staroluteran ze swoim pastorem Kawelem, ze swoim proboszczem.
No i właśnie nasi staroluteranie, ponieważ docierały z Australii informacje, że można dobrze się urządzić w Australii, w roku 1846 podjęli decyzję o tym, że wyjeżdżają. Przemieścili się wraz ze swoim majątkiem, sprzedając wcześniej gospodarstwa w okolicy Neckley. Oczywiście nie wszystko, było 14 rodzin, pierwsza grupa. Wyjechali do portu w Bremie, wsiedli na żaglowiec Heloisa i po 5 miesiącach i 5 dniach żeglugi dotarli do Adelaide. Tutaj mamy nazwiska tych rodzin, które wyemigrowały w tym pierwszym rzucie. Oczywiście później mamy do czynienia z olbrzymią falą emigracji. Była tak zwana reakcja łańcuchowa. Kolejni członkowie rodzin albo sąsiadów też decydowało się na wyjazd. Australia, wiadomo, leży po drugiej stronie kuli ziemskiej. Możemy ją tak porównać do Europy. I tu kilka takich obrazków z Australii. Przyjazd tej pierwszej rodziny, ja poproszę może ten zestaw z cmentarza w okolicach Neckley. Tak, może być tutaj. Dobrze, dziękuję. Wrócę może do tego wcześniej opowiedzianego wątku i decyzji o tym, że warto zająć się tymi zaniedbanymi cmentarzami. Okazją była wizytacja naszej parafii przez arcybiskupa Muszyńskiego, który przyjechał z biskupem pomocniczym Wojciechem Polakiem, dzisiejszym prymasem Polski. I podczas tego spotkania przedstawiłem pomysł uporządkowania tych cmentarzy ewangelickich. Oczywiście była aprobata arcybiskupa Muszyńskiego, a po spotkaniu biskup Polak podszedł i powiedział: musicie to zrobić, więc to już było zadanie, które przyjęliśmy na swoje barki. Następnego dnia poszedłem do burmistrza, przedstawiłem całą sytuację. Oczywiście burmistrz nie mógł sprzeciwić się autorytetowi arcybiskupa Muszyńskiego. I takim oto sposobem uzyskaliśmy przychylność władz gminnych i udział administracji w tym porządkowaniu. Uznaliśmy, że najlepszą formą będzie powołanie Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olenderskich. Zaprosiliśmy mieszkańców Neckley, całej gminy, zebrało się spore grono i przystąpiliśmy do działań. I jak wyglądały te cmentarze w naszej okolicy, możemy zobaczyć na tych fotografiach. Też były zarośnięte, ale rozpoczęliśmy sukcesywne działania związane z wycinką drzew. Siły Zakładu Gospodarki Komunalnej były zbyt szczupłe, w związku z tym poprosił burmistrz starostę, przysłał starosta ekipę z Zakładu Prac Drogowych, no i wtedy prace nastąpiły bardzo szybko. Tutaj ogrodziliśmy jeden z cmentarzy w Nekielce. Podczas pracy przy grodzeniu tego cmentarza w tym miejscu pojawiło się troje ludzi. Okazało się, ktoś z aparatem fotograficznym biegał między nagrobkami i fotografował. Okazało się, że przybyli to ludzie z Australii, z Perth, więc mieliśmy to niebywałe szczęście, że ci ludzie, mieszkańcy Neckley, mieli okazję spotkać kogoś, kto przyjeżdża z drugiego końca świata i widzi ich pracę, docenia ich pracę. Więc to było takim czynnikiem bardzo motywującym. Zostali goście ugoszczeni, przyjęci serdecznie przez sąsiadów, także obie strony były bardzo zadowolone. Oczywiście, porządkując te cmentarze, chcieliśmy nadać finałowi tej akcji jakiś taki wymiar szczególny. I postanowiliśmy, ponieważ w internecie znalazłem kilka adresów i nazwisk ludzi wywodzących się z okolic Neckley, wysłaliśmy zaproszenia. No i na nasz apel odpowiedziało 12 osób i na uroczystości podsumowujące akcję porządkowania tych cmentarzy przyjechało 12 osób reprezentujących 4 rodziny olenderskie. Dla nich to było niesamowite przeżycie. Później Państwu pokażę na zdjęciach,
jak wyglądał ich pobyt. Jeśli chodzi o środki finansowe, to żadna trudność. Ważny jest pomysł, ważna jest inicjatywa, ważne jest znalezienie sojuszników. W tym przypadku mieliśmy tutaj aparat administracyjny, czyli pomoc burmistrza, ale również różnych środowisk, jeśli chodzi o naszą gminę. Pracowali przy porządkowaniu, po wycięciu tych zarośli przez te ekipy, o których wspominałem. Pracowała młodzież szkolna, pracowali ministranci, pracowali członkowie Rady Duszpasterskiej. Także była taka powszechna życzliwość. No i oczywiście trzeba było na tę uroczystość podsumowania akcji porządkowania cmentarzy przygotować krzyże cmentarne. Kupiliśmy drewno, za wypracowane nie będę opowiadał tutaj, jak zdobywaliśmy środki, bo to nie miejsce może. O wszystkim Państwo możecie przeczytać w takiej książeczce Nekielskie Olendy w kręgu pracy, wiary i nadziei. Jest ona dostępna na naszej stronie internetowej w wersji cyfrowej, tam można o wszystkim przeczytać. Ale tutaj chciałbym tylko w takim zarysie o tej akcji opowiedzieć. Kupiliśmy drewno, zostało przytarte w czynie społecznym i trzeba było później znaleźć ludzi, którzy to zainstalują, a więc dotarłem do stolarzy, którzy bez najmniejszego mrugnięcia okiem i skrzywienia się, że nie mam czasu, trzech bodajże stolarzy wykonało 8 krzyży. Te figurka została odlana w zakładzie odlewniczym w Swarzędzu. Modelem była figurka Chrystusa znaleziona na jednym z cmentarzy. Zresztą wymiary tych krzyży również zostały zdjęte z resztek krzyża, który na jednym z cmentarzy ocalał. Może teraz jeszcze pokażę, jak wyglądają inne miejsca. To są uporządkowane nagrobki. Cmentarz w Barczyźnie, również zarośnięty. Tu chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, o czujności obywatelskiej. Kwatera grobowa. Naprawiał ją mechanik samochodowy, który nie miał czasu w ciągu dnia, przyjechał wieczorem. I kiedy pracował na tym cmentarzu, pojawiła się policja. Zadzwoniła sąsiadka, która słyszała w cimurczach jakieś prace, myślała, że wandale. Także to jest objaw takiego pozytywnego stosunku do tej sprawy. Piękna kwatera grobowa, dzisiaj ładnie odnowiona. To są zdjęcia z tego wcześniejszego etapu. Te cmentarzyki nie są duże. Największy ma powierzchnię 0,5 hektara w Nekielce, natomiast pozostałe od 15 do 20 arów. Przewrócone nagrobki zostały podniesione. Wykonał te prace zakład kamieniarski, który funkcjonuje u nas w Neki. Niektórych cmentarzy nie trzeba było ogradzać. Drzewostan bzy wyznaczają granice cmentarza i w takim stanie to pozostawiliśmy. Karolinę Lirsch, nazwisko charakterystyczne, ponieważ żyją u nas ludzie, którzy się spolonizowali, noszący to nazwisko. Przyjechał z Australii w ostatnim czasie potomek tej rodziny, także bardzo sympatyczne spotkanie bezpośrednie. Najklał przy ulicy Lipowej. Najkla nie była wsią lenderską, ale tutaj przy trakcie komunikacyjnym bogacący się olędrzy z okolicy, ci, którzy pozostali, wykupywali parcele i budowali swoje domy. Cała akcja wpłynęła bardzo pozytywnie na świadomość mieszkańców. Kiedy zobaczyli tych ludzi, którzy przyjechali z Australii, zobaczyli, że oni są takimi samymi, jak my, bardzo życzliwi, chętni, jeśli chodzi o kontakt. I na cmentarzu zaczęły się pojawiać takie elementy, jak ten, który Państwo widzicie obok krzyża. Ktoś, kto posiada u siebie w domu element architektury cmentarnej, przywiózł na cmentarz, ponieważ uznał, że tutaj jest miejsce dla tego elementu. Były również inne podobne przypadki.
Nie ma dużo tych nagrobków. Na jednych cmentarzach jest ich więcej, na innych mniej, ale naprawdę niewiele. To są pozostałości właśnie. Takie krzyże zostały osadzone na specjalnych podstawach, które też wszystkie te prace zostały wykonane w czynie społecznym. I teraz może zobaczymy kilka zdjęć, kiedy przyjechali do nas potomkowie Oledwi. Nie, to już to mamy zdjęcia z Australii. Wcześniej wizyta. Jeszcze wcześniej. Tak, to jest to. Wizyta australijskich potomków najkiedyńskich Holendrów. Uroczystości miały miejsce w czerwcu 2005 roku. To pierwsza rodzina potomków, Colin Hoof i jego żona Betty, on jest pastorem. Zawiozłem go jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości do Nekielki, gdzie ufundowaliśmy na kościele ewangelickim, poewangelickim, taką tablicę upamiętającą osiedlonych Holendrów w różnych miejscowościach. Kiedy Colin przeczytał, to jest ten dwujęzyczny napis, kiedy Colin przeczytał te słowa, popłynęły mu łzy. To było naprawdę wielkie wzruszenie dla wszystkich, znaczy dla mnie przede wszystkim, ponieważ no, to była zapłata za to, co żeśmy zrobili. Odbyły się spotkania w szkole, byliśmy gośćmi różnych firm, które działają na terenie Neki. Tutaj Colin i Betty przy krzyżu, który był odnawiany, ponieważ to była wielka improwizacja, a również znaleźliśmy zadania dla gości z Australii. To jest Mary Cooper, która pochodzi z rodziny Nuske. W Australii to nazwisko wymawia się jako Naski, a to jest Ron Naski z kolei koszący. Oczywiście dzisiaj te cmentarze wyglądają zupełnie inaczej, ponieważ opiekuje się tymi cmentarzami burmistrz, czyli władze gminne. Dwukrotnie w ciągu roku wszystkie cmentarze wykaszane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Tutaj Colin przy resztkach krzyża kogoś z jego rodziny. To było właśnie wzruszające dla nich, że oni mogli dotknąć krzyży, nagrobków swoich przodków. I bardzo wzruszające sytuacje. Odwiedziliśmy wszystkie cmentarze, pokazaliśmy im je. Wtedy właśnie było 12 gości z Australii. To było wielkie wydarzenie i dla naszej społeczności, ale przede wszystkim dla tych ludzi. Odwiedziliśmy skansen w Dziekanowicach. Tutaj właśnie Darel Maćkowiak pokazuje ręką gospodarstwo rodzinne. Ponieważ Maćkowiak to nazwisko polskie, ale polski Maćkowiak ożenił się z Anną Eleonorą Krize, córką holenderskiego gospodarza w Siedleczu. I to jest właśnie to gospodarstwo rodzinne. Była tego typu historia, że wraz z tą grupą emigrujących to mieszane małżeństwo pojechało do Australii. To są zdjęcia z uroczystości poprzedzającej mszę z okazji 600-lecia Neki, a tę uroczystość, te obchody wymyśliliśmy po to, żeby nadać wyższą rangę tej akcji podsumowania, uroczystość podsumowania akcji porządkowania cmentarzy, właśnie z myślą australijską. No i to była jednocześnie promocja naszej gminy, to jest taki temat, dzisiaj promujący gminę Nekla. Wytyczyliśmy szlak sadnictwa holenderskiego. Niektórzy z Państwa mogli zabrać ze sobą takie folderki. Ten szlak jest opisany. Od 2012 roku, kiedy to powtórzyliśmy taki projekt australijski, zapraszając ponownie dużą grupę Australijczyków, potomków z Australii, od tamtej pory odbywają się rajdy rowerowe. W tym roku był 5. rajd. Uczestniczyło w nim prawie 700 rowerzystów, a więc bardzo fajna impreza. Tu Australijczycy na innych cmentarzach szybciutko minęli. Miałem, oto stała właśnie stojący, to cała grupa, którą gościliśmy w 2005 roku. Arcybiskup Muszyński rozmawia z pastorem Colinem Hoofem przed tą mszą, którą wprawił z okazji 600-lecia Neki.
Oczywiście integracyjne spotkania, bardzo fajne, ale to już jest taki temat zupełnie inny. Proszę Państwa, mam jeszcze zdjęcia, ale już chyba nie pokażemy zdjęć z Australii, ponieważ ci goście z Australii zapraszali nas. Przyjedźcie. Przez 11 lat nie mogliśmy tego uczynić, ale w tym roku w styczniu pojechaliśmy z żoną i córką do Australii i zobaczyliśmy, jak żyją ci potomkowie. Wszędzie byliśmy bardzo serdecznie przyjmowani. Mieszkaliśmy u nich, zjechaliśmy praktycznie całą Australię, ale przede wszystkim największe wrażenie na mnie zrobiły cmentarze. Mamy tutaj przygotowane pliki, ale nie będziemy pokazywali tych zdjęć. W kilku miejscowościach, gdzie były te skupiska pionierów przybywających do Australii, znikli. Jedna czwarta cmentarzy, powierzchni cmentarzy, to nagrobki z nazwiskami ludzi, którzy mieszkali w naszej okolicy. Więc to jest dla nas powód do dumy i satysfakcji. Natomiast jest taka atrakcja turystyczna, tak zwane herb tree, drzewo herbigu, rozłożysty eukaliptus, pod którym zamieszkało małżeństwo Karoliny Rataj, która przybyła z okolic Neki. O, mamy te zdjęcia, bardzo proszę. Fajnie. Dziękuję. To jest herb tree, drzewo wpisane na australijską listę dziedzictwa i o tym drzewie uczą się dzieci w szkole. Pod tym rozłożystym drzewem mieszkał Johann Herb, który przybył do Australii z Zielonej Góry i poznał Karolinę Rataj, która przybyła z okolic Neki. Urodziła się w chłopowskich Olendrach. Obwód tego drzewa wynosi 16 metrów, proszę zobaczyć. Pełniło to drzewo funkcję domu rodzinnego. Tutaj urodziło się dwoje pierwszych dzieci z 16, które przyszły na świat. Obwód drzewa 16 metrów. Także człowiek tam spokojnie mógł mieszkać. Oczywiście Australia Południowa, okolice Adelaide. Tutaj są nasi gospodarze od lewej strony. Ron Naski, Darrell Maćkowiak z żoną Helen, którzy przybyli po raz pierwszy w 1993 roku. Howard Tilley, to jest autor książki, którą otrzymałem. No i małżeństwo, które poznaliśmy z tej rodziny Maćkowiaków, którzy prowadzą to gospodarstwo, gdzie osiedlił się Antoni Maćkowiak. Oczywiście nazwisko jest zmienione. Już kończymy. Chciałem powiedzieć, że Australijczycy bardzo chętnie odwiedzają Nekle, przyjeżdżają. W tej książce znajdziecie Państwo informacje o tym, że jest tych rodzin odwiedzających Nekle bardzo dużo. Policzyłem i teraz we wrześniu 51. rodzina przyjechała do Nekle. Także jest to coś niesamowitego. Myślę, że warto zająć się cmentarzami ewangelickimi i nawiązać kontakt z ludźmi, którzy są potomkami tych, którzy na tych cmentarzach spoczywają. Jest wiele nowych inicjatyw, w internecie można się o tym przekonać, na Facebooku są specjalne profile, jest piękna strona Ewangelickie Cmentarze Wiejskie Województwa Łódzkiego, bardzo wartościowa strona. Są ludzie z Torunia, którzy prowadzą taką stronę dotyczącą cmentarzy Pomorza i Kujaw. Także bardzo, bardzo zachęcam Państwa do odwiedzenia tych stron, a jednocześnie do zainteresowania się losem cmentarzy ewangelickich w Państwa okolicy. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie na tę konferencję. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy jako członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego zaprezentować nasze referaty, prezentacje. No i chciałbym tutaj ofiarować tę książkę Państwu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Proszę przyjąć podarunek, które wręczają, jak już mówiłem, nasze brzeskie księżniczki Barbara i Dorota. Tak, oczywiście, tutaj jest to...
rzeczywiście jest pewien płynie z tego tej prelekcji pewien wyrzut. Jeżeli to jak mogę osobiście powiedzieć, bo na przykład w mojej miejscowości jest cmentarz żydowski, jest jeszcze w gorszym stanie niż te, które tutaj były prezentowane. A jadąc po drodze w okolicach Praszki, szczególnie w stronę Opola, widać przy drodze resztki, bo inaczej tego nie można powiedzieć, wzgórz cmentarzy ewangelickich. To są po prostu rzeczy strasznie, strasznie zaniedbane.